Cześć, z tej strony Jacek Sopotnicki. Dzisiaj vloguję na urządzeniu, najnowszym gimbalu z firmy DJI. To jest DJI Osmo 4 OM. Długa nazwa, nie wiem dlaczego taka, ale co jest najważniejszą cechą tego, o tam widać Krzysztofa, chyba nagrywa w tym momencie. Halo Krzysztof! Co jest najważniejszą cechą tego urządzenia, to to, że ono śledzi moją twarz. To jest Active Tracking, więc po połączeniu się z modułem Bluetooth po prostu w ogóle nie muszę patrzeć, czy się filmuje. Mogę sobie patrzeć w stronę zachodu słońca, ruszać tym aparatem i po prostu iPhone mnie śledzi łącznie z tym urządzeniem połączony. No rewelacja, po prostu ciężko właściwie się zgubić z kadru. Uwaga, Krzysztofa widzimy. Krzysztof próbuje stąd uciec. Ale przede wszystkim używam teraz, warunki są bardzo dobre, trzeba powiedzieć, jest bardzo ładne światło, jest zachód słońca, jesteśmy na pustyni błędowskiej, zapomniałem zaznaczyć, to po to, żeby nas nikt nie przyłapał z nowiutkim sprzętem DJI. Ale co bardzo ważne, nie ma wiatru, więc nagrywam prosto z iPhone'a, tylko dźwięk po prostu jest z telefonu komórkowego. No, pytanie, czy jest to bardzo, bardzo dobre narzędzie do vlogowania. Ja osobiście lubię vlogować czy fotografować aparatami fotograficznymi bardziej niż telefonami komórkowymi, ze względu na możliwości, które oczywiście te aparaty dają, ale trzeba powiedzieć, że od samego początku łatwość włączenia tego urządzenia, ja tu mam jeszcze mikrofon z vlogowania normalnym aparatem, mam nadzieję, że się na mnie za to nie obrazi, ale łatwość włączenia tego urządzenia, zapięcia tym magnetycznym klipsem z tyłu tego całego patentu, sekundkę, bo tu jakieś niskie zużycie energii mi się włączyło, zapięcia tego patentu, to, że nie potrzebuję żadnego mikrofonu, po prostu włączam, mam guzik nagrywania, połączony jestem przez Bluetooth, to wszystko działa. Co więcej, dwuklikiem, proszę bardzo, co się wydarzy? O, filmujemy się w pionie. Ja, biorąc pod uwagę YouTube'a, nie widzę potrzeby filmowania się w pionie, więc przełączam się z powrotem na tryb poziomy, ale generalnie zwróćcie uwagę na to, jeżeli chcę pokazać, jestem powiedzmy gdzieś na wakacjach i chcę pokazać pejzaż ze sobą, aparat śledzi. Jeżeli powiedzmy, nie wiem, chcę pokazać taką bardziej dolną perspektywę, zwróćcie uwagę, aparat mnie śledzi. Teraz zwróćcie uwagę jeszcze na inne światło. Teraz bardzo szybko. Uwaga, a teraz zrobię taki test, bardzo szybko przejdę. Czy mnie zgubi? No, zgubił i odzyskał. Ale szczerze powiedziawszy, nie widzę za bardzo sytuacji, w której chciałbym aż tak szybko z tym gimbalem zmieniać pozycję. Więc tu jeżeli chodzi o ten Active Tracking, to muszę przyznać, że działa bardzo, bardzo fajnie. Za chwileczkę teraz chciałbym Wam opowiedzieć o funkcjach specjalnych tego gimbala. To znaczy już powiedziałem o jednej, czyli kwestia właśnie pion, poziom, ale też kwestia, chciałbym Wam pokazać ten magnetyczny klips. I ten magnetyczny klips jest bardzo fajnie skonstruowany, ponieważ jest to też taki uchwyt na palec. Więc jeżeli chcecie zrobić sobie selfie za pomocą iPhone'a, tylnej ścianki Waszego telefonu, magnetycznie przyczepiacie sobie go do tego gimbala. Po prostu działa super. Z tego co wiem, można osiągnąć też taki efekt dolly zoom na tym, za pomocą tego gimbalka. Mam nadzieję, że to działa bardzo fajnie. Efekty znane jeszcze z Alfreda Hitchcocka. Za chwileczkę zobaczymy, jak to funkcjonuje, jak to działa. Zobaczmy teraz kolejne funkcje specjalne tego małego mistrza wagi lekkiej. No dzisiaj tak szczególnie vloguję po prostu na iPhonie i szczerze powiedziawszy, bardzo mi się to podoba.